Witajcie w ten pochmurny dzień. Dziś wybraliśmy się chyba już po raz ostatni na żurawinę. Jestem dziś z mamą, która tam zbiera. Pogoda, zobaczcie, chmury, jak to niebo wygląda. Wyjeżdżaliśmy z domu, z tym, że no, dzieli nas tutaj różnica około 60 km. Wyjeżdżaliśmy z domu, to było cieplutko, a w tej chwili nawet kropił deszcz, gdy jechaliśmy tutaj po drodze. Ja mówię, o, chyba nie będzie zbierania. Jesteśmy już w tej chwili po pierwszych przymrozkach. Mówiłem na ostatnim filmie, że z niedzieli na poniedziałek, tydzień temu, mieliśmy pierwszy przymrozek. Co już widać po roślinach, że już te rośliny, te gałązki żurawiny są już fioletowe, więc widać ewidentnie, że dostały od mrozu. I powiem Wam tak, przyjeżdżając tutaj zawsze na parkingu było mnóstwo samochodów, no mnóstwo jak na ten parking, tak, bo tutaj kilka samochodów mieści ten parking. Czasami ciężko było znaleźć sobie miejsce do parkowania, a niestety albo stety, no dziś z uwagi na tą pewnie i pogodę, i przymrozek, i porę już roku, bo już jest późno, a tutaj zbiory żurawiny zaczęły się w sierpniu, czyli dobre 2 miesiące temu. I z uwagi na to, że coś popadało, więc może są jakieś grzyby. Po drodze mijaliśmy po lasach mnóstwo samochodów stojących w lesie. Więc myślę, że wiele z tych osób zdecydowało się na troszeczkę łatwiejszy zarobek, w tym sensie, że jeżeli są grzyby, to łatwiej jest zbierać niż tą tutaj mozolnie wyłuskiwać żurawinę, więc pewnie zdecydowały się pójść na grzyby. Przepraszam, coś mnie w gardle drapie, zaraz się napiję. Ale i my z tą myślą, że już jest późno, że niewiele uda nam się nazbierać. I także myślę, że tutaj posiedzimy dzisiaj ze 2 godziny, no i nie omieszkamy zawitać do lasu, skoro jechaliśmy tyle kilometrów, a u nas grzybów nie ma, to zajedziemy z mamą do lasu, zobaczymy, może tam szczęście nam się do nas uśmiechnie i coś znajdziemy. Dobra, słuchajcie, jakby nie było, żurawinki jest, pokażę Wam jeszcze, jest już niewiele, wiszą jakieś takie, ale mocno dojrzałe. Widzą takie koraliki na krzaczkach i właśnie tutaj dobrze jest na takie kępki się zdecydować. Zobaczcie, tutaj jest mnóstwo takich kępek, takich wyrostków z ziemi. No i na takich jest wygodnie. Ja mam na kolaniki dzisiaj. Założyłem sobie na kolaniki, bo jest mokro. Założyłem gumowe buty, bo też jest mokro. No i teraz Wam pokażę to, co mówiłem wcześniej, że są tutaj przycinane te odrosty olszyny, tak żeby to nie zarosło. Jest utrzymywane cały czas mniej więcej w tej samej obsadzie roślin. Ten sam areał jest po prostu udostępniony pod żurawinę. Tutaj mamy lasek obok. Różne spektrum drzew, roślinności. No w tym lasku grzybów nie ma, więc idziemy w zupełnie inne miejsce sprawdzić, czy są jakieś grzybki, bo powiem Wam szczerze, że nabrałem ogromnej ochoty na grzyby. Także idziemy dalej, zobaczymy, co dzisiaj nazbieramy jeszcze.
No i witajcie z lasu. Postanowiliśmy skrócić swoją wizytę na bagnach, na żurawince. Żurawina jest przebrana. Tak jak mówiłem, wystąpił pierwszy przymrozek, także chcę sprawdzić, jak będzie smakowała taka naturalnie przemrożona żurawinka. Ale powiem wam, że idąc tutaj, będąc chwilę w lesie, zobaczcie, pierwsze grzybki, kolejny i jeszcze tutaj jeden. No nie jest to prawda, to szczyt marzeń każdego grzybiarza, ale są, więc słuchajcie, no, ja przystępuję do pozyskiwania grzybków i szukamy czegoś bardziej szlachetnego, ale nawet takie. Zobaczcie, jaka piękna rodzinka. Szukam dalej. Mama gdzieś poszła, krzyczała do mnie, czy coś znalazłem. Nie wiem, jak to wygląda u niej, ale ja się jeszcze porozglądam i powiem wam szczerze, że to nie jest ten docelowy las, do którego chcieliśmy zajechać tu po drodze, żeśmy zajechali na chwilę zobaczyć, czy warto po prostu się zatrzymywać. Jednak warto, więc działamy. Powoli zbliżam się do samochodu. Jestem w tej chwili w trzecim lasku, do którego zajechałem. Byłem na początku tam, gdzie zbieraliśmy żurawinę. Później zajechaliśmy jeszcze w drugie miejsce. I teraz jestem w trzecim miejscu. Z tego, co się zorientowałem, im dalej ode mnie, tym tych grzybów jest więcej. Także tutaj w moją stronę nie są to lasy grzybowe. Ale coś popadało, coś się zaczyna. No tutaj znalazłem taki malutki okazik. Coś się zaczyna po tym deszczu, więc myślę, że za tydzień śmiało się tutaj będzie można wybrać, bądź bardziej w tamtą stronę. Dalej ode mnie generalnie wybrać się w tamtą stronę i poszukać tych grzybów. No trochę, tak powiem szczerze, czuję takie lekki niedosyt. Tego, no, wszedłem tam do lasu, to było, nie wiem, 3 minuty po wejściu do lasu, no i tak się po prostu ucieszyłem, uradowałem, że coś będzie. Może należało się tam trochę dłużej zostać, przeczesać bardziej ten las. Później, gdy byliśmy w drugim lesie, no, mama skapitulowała, bo ją oblazły te fruwające kleszcze. No, pchają się do ust i tak dalej. No nie powiem, że mnie tam kilka sztuk nie dopadło, no ale nie tak jak ją, bo ona tylko wyszła, to cały czas siedziała w samochodzie i otrzypywała się z tych kleszczy. Także no, ona skapitulowała, tutaj nie zaszła. Jakiś czas temu, parę minut temu, zaczął padać deszcz. Myślę, że może to też jakoś pozytywnie wpłynie na to, że te grzyby będą. To pogoda jest taka typowo jesienna. No mamy początek października, więc to jest taka typowo jesienna pogoda. Jest mglisto, słuchajcie, jest mglisto, jest tak, no, chłodno. No, miejmy nadzieję, że trochę się ociepli, że popada jednak jeszcze deszcz, no i grzyby nam zaczną rosnąć jak przysłowiowe grzyby po deszczu, bo to by na to wskazywało, że dobrze by było. Także ja wracam taki troszeczkę, z jednej strony naładowany pozytywną energią, bo był spacer, żeśmy zebrali trochę żurawiny, trochę żeśmy zajechali, to zebrali grzybów, więc no jest taka radość. A z drugiej strony to trochę taki niedosyt czuję. No ale to chyba dlatego, żeby zachęcić mnie do wyjścia, do przyjazdu tu jeszcze następnym razem. Inaczej jak się po prostu tych grzybów nazbiera, to ale nie można mieć, słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Jakąś tam radość z tego czerpię, taką pozytywną energię z tego czerpię, że no coś mi się tam udało jednak zebrać, że jeszcze ze mną jest nie najgorzej. No i właśnie tu jeszcze tak dwa słowa powiem, że no trzeba się, słuchajcie, przestawić z wyszukiwania żurawiny na rozpoznawanie, wypatrywanie grzybów. No tam wszedłem, te 3 sztuki stały obok siebie. Powiem wam szczerze, że od razu mi się rzuciły w oczy. Pewnie miałby mi się rzucić w oczy, mi się wrzuciły. No tutaj chodzę, no i niestety nic nie ma, ale
Następnym razem może będzie lepiej. No nie mówię, że przyjadę tutaj, ale pojadę troszeczkę tam dalej. Wiem, że potencjał tam te lasy mają. Jak będzie, jeżeli będzie dobra pogoda, to będę szukał. To by było na tyle, słuchajcie. Pomalutku, tak jak mówiłem, już zbliżam się do samochodu. Też nie chcę, żeby mama miała do mnie pretensje, że chociaż na swoje życzenie została w samochodzie, ale że za długo mnie nie było, więc jedziemy do domu. I oczywiście grzyby na suszarkę, na jakieś pierwsze trofeum będzie. O, myli mi się to już. Słuchajcie, nawet ciężko mi jest wypowiedzieć to, że tutaj cokolwiek znalazłem, te moje trofea, kilka sztuk grzybków, no mama też parę sztuk znalazła, nie wiem czy mówiłem, też znalazła, ale mówi, że ja miałam lepsze szczęście. No, dobrze, to przy tym wszystkim zostańmy. Także życzę wam pięknego, wspaniałego tygodnia. No i napiszcie, jak tam u was grzyby, bo w wielu rejonach kraju grzyby są zbierane, zbieracie. Też jestem w stałym kontakcie z Renią, też mówi, że jest zadowolona z tego, że są. Także dajcie znać, jak tam jest u was. Dobra, to by było na tyle. Ja się tutaj przez te haszcze przeciskam. To by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.